Siemanko, siemanko, witamy się z wami w takim bardzo pięknym, wiosennym dniu. Wybraliśmy się tutaj w nasze pobliskie pola, łąki, lasy, pospacerować trochę, pokorzystać z pięknej pogody, z pięknego słońca. Jest jeszcze wiatr, no ale będziemy spacerowali, zobaczymy. Sylwia coś tam nie domaga z gardłem, jest troszkę przeziębiona. Postanowiłem użyć takiej metody, że będziemy leczyli Sylwię spacerem, ciężką pracą i ładną pogodą. Tak. Że na chorobę najlepszy wysiłek. Ogólnie to jest czapka, którą Paweł miał docelowo nosić, ale jak wyszliśmy, to raz, że mu było za gorąco, a dwa, tak po oczach daje mi to słońce, że już płaczę. Więc przejęłam, słuchajcie, czapę. I sorry za mój głos, będę skrzypić dzisiaj, no ale... Będzie taki luźny, fajny film, więc zapraszamy do oglądania. Słuchajcie, Paweł sprząta. Szalony. Po prostu szalony. Co robisz? Sprzątam śmieci. No chyba mu zostało z tego. Z ostatniego naszego spaceru, gdzie byliśmy w moich rodzinnych stronach. Tam też sprzątał. Dobrze, brawo. Tak, no, przyszliśmy tutaj z 500-600 metrów i dopiero jedna buteleczka plastikowa, a dlatego jest niesprzątnięta, bo nie ma panta, czyli nie ma opłaty kaucji za butelkę. No, także to jest akurat tutaj dobre, że są te panty i że bez problemu, słuchajcie, wszyscy tam sobie zbierają, nawet jak ktoś wyrzuci. No, szurnięty jest. Szurnięty. Hej. Słowiański przykład. Pięknie wyglądasz. I co? Będziesz tak siedział? Tak. Z tą butelką? Jak sówka będę. O Jezu, ja nie mogę gadać, słuchajcie, bo normalnie... No, także odnośnie pantów, to właśnie nawet jak ktoś wyrzuci tutaj butelkę, to zaraz jest sprzątnięta, bo... Pieniądze, to są pieniądze. Pieniądze leżą na ulicy w Norwegii, no taka prawda, że czasami ktoś tam wyrzuci i można sobie zgarnąć. Wystarczy chcieć tylko podnieść i naprawdę jest... Kasa. Kasa. Myślałem, że dopowiesz za mnie już. Nie, ja jestem dzisiaj trochę nietomna, więc wybaczcie. Także spacerujemy sobie dzisiaj. Ja nie wiem, co mi się stało z tym gardłem. Byłam z siebie taka dumna, bo przez całą zimę nie, w ogóle nie chorowałam. Jesień, zima przeszło bez problemu, a teraz, kurde, jak się robi cieplej. I tu jest ciepło, bo w Polsce już było dawno ciepło, to ja musiałam gdzieś coś złapać. No i taka jest sytuacja. Pomyśleliśmy dzisiaj też również, że skoro tak sobie łazimy na luzaku, to trochę do was pogadamy i poruszymy kolejny temat YouTube'owy, a mianowicie pogadamy dzisiaj, użyjemy takiego przysłowia polskiego. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Zastanawiacie się zapewne, czego dotyczy to przysłowie, które wam przed chwilą powiedziałam, więc moi drodzy, chodzi o komentarze na YouTubie, nie konkretnie pod naszymi filmami, bo jeszcze u nas się nic takiego nie wydarzyło, ale chodzi nam ogólnie o fakt, że widzowie mogą napisać pod filmem dla twórcy tak naprawdę wszystko, w jakiej formie chcą. Czasami są to komentarze, tak jak sobie po internetach buszujemy, komentarze bardzo chamskie, obrażające i w momencie, kiedy twórca, kiedy youtuber staje tak jakby w swojej obronie albo w obronie... Co? Patrzę, bo tu Paweł przede mną śmiga. I twórca, jeżeli staje w obronie swojej albo obronie innych widzów, których ta dana osoba atakuje i napisze do tej osoby trochę ostrzej, to od razu jest posądzona o to, że nie szanuje swoich widzów. Jak możesz w ogóle tak do mnie pisać? Dlaczego jesteś taki chamski? I nie wiem, skąd to się, słuchajcie, bierze, bo... Jeżeli ktoś wchodzi na kanał do kogoś i wypisuje pod jego filmem jakieś bzdury, głupoty, jakieś chamskie rzeczy i liczy na to, że osoba, do której te słowa są kierowane, przeczyta je i stwierdzi: a, luz,
albo odpisze na zasadzie: ojej, no przepraszam, przykro mi, że się tak poczułeś, no, no pisz do mnie tak dalej, nic mnie to nie rusza i nic mnie to nie boli, no to chyba jest w lekkim błędzie. I chciałabym zaapelować tutaj do osób, które piszą takie rzeczy, chociaż u nas, tak jak powiedziałam, nie zdarza się tak, żeby ktoś napisał nam jakoś tak super chamsko. I my staramy się nie obrażać tych ludzi, znaczy staramy się, nie obrażamy nikogo, bo szanujemy wszystkich, ale czasami po prostu nie da się odpisać w taki super miły sposób, jak ktoś na przykład, nie wiem, komentuje i pisze ci na zasadzie takie, że jesteś głupia, no to kurczę, od razu w pierwszej chwili chce się człowiek bronić, prawda? I myślę, że wy też tak macie w realnym życiu. Jak ktoś by do was podszedł i zacząłby wam wyrzucać, no to pierwszą reakcją nie jest przytulenie tego kogoś, pogłaskanie go po głowie i powiedzenie: ojej, no, no ale dlaczego tak do mnie mówisz? No nie mów tak do mnie, bądź dla mnie miły, prawda? Nie robi się tak, bo od razu masz odruch obronny. I tak samo jest na YouTubie, tylko że na YouTubie twórca ma tak jakby czas na to, żeby zareagować, dłuższy czas, bo jak przeczyta ten komentarz, no to ma chwilę, żeby się zastanowić i dopiero wtedy może coś odpisać. I to jest, myślę, na plus dla twórcy, że nie wybucha tak od razu, że ma chwilę takiej refleksji, że dobra, przeczytałem się, wkurzyłem, ale zanim odpiszę, albo jak będę pisał, to coś tam zreflektuje się i okej, może napiszę to inaczej, może to napiszę niezbyt tak ostro. I nam też kilka razy się zdarzyło, szczególnie pod filmem o minusach życia w Norwegii, kiedy ludzie naprawdę pisali w taki sposób, niby nie chamski, ale taki docinający, wiecie, zrobię dziurkę, krew wypiję, ale śladu nie zostawię. Na tej zasadzie były te komentarze. I też staraliśmy się ludzi nie urazić, ale jak napisaliśmy gdzieś tam trochę ostrzej, że no słuchaj, ugryź się czasami w język, po co wypisujesz takie rzeczy do kogoś, bo i do naszych widzów były jakieś tam rzeczy pisane. Ale to takie osoby, które tam gdzieś wpadają tylko na chwilę na kanał. No to były takie, że przecież mogę napisać wszystko, bo oceniam tutaj to, co tworzycie, ale można to napisać inaczej, co nie? Dajcie znać, co myślicie na ten temat. Czy się zgadzacie ze mną, bo kurczę, właśnie ciężka jest ta interakcja z takimi ludźmi i my, jak widzimy, że jest jakiś taki komentarz już zakrawający o to, że co byśmy nie odpisali, to i tak ta osoba się przyczepi i tak ta osoba będzie chciała gdzieś tam dopiec, to po prostu nie reagujemy albo piszemy na zasadzie, że dzięki za komentarz i tyle, bo chcemy, żeby dana osoba widziała, że to czytamy, że wszystkie komentarze czytamy. No. Taki temacik dzisiaj przy spacerku. Sorry za mój głos i pociągający nos raz jeszcze, ale tak jak wam mówiłam, coś mnie tutaj ostro łapie. Jak tam się spaceruje, mężuś? Dobrze? Uciekłeś tak daleko, a ja cię gonię i dogonić nie mogę. Kurczę, ręka mi więdnie, musisz przejąć. Tak. Oh. Ręka dla Sylwii Wiednie, Wiednie, to nie stolica żadna, Więdnie, bo korzystamy dzisiaj z ciężkiego obiektywu. Chciałem nagrać wam ładną przebitkę, ale Sylwia wam ma dużo do powiedzenia, dawno do was się nie odzywała. No. Trochę noskiem ciąga, widziałem, słyszałem, że przepraszała was za swój głos. Tak się zdarza, no, że czasami się choruje i my także chorujemy. Nie tylko osoby nagrywające filmy na YouTube zawsze są zdrowe, tylko czasami też chorujemy. Mijamy tutaj, nie wiem czy widzicie, kałuże, bo jednak to wszystko się rozpuszcza. A wybraliśmy się dzisiaj na spacer przez pole golfowe. Jakieś odkąd jesteśmy w Norwegii, to parę razy w roku przychodzimy, żeby pospacerować po tych tutaj polach golfowych, łąkach, nie wiem jak to nazwać. Teraz to jeszcze wygląda brzydko, bo ten zielony nie jest taki ładny zielony, jaki mógłby być, jaki będzie na pewno, gdy się rozwiośni już tutaj i zaleci. Dokąd zmierzamy?
tak sam sobie pytanie zadaję. Zmierzamy do takiego domku tam wysoko w lesie, za polami golfowymi. Ja nie wiem w sumie, czy jeszcze, jak myślisz, będzie stał jeszcze ten domek po zimie? Nie wiem. My tam byliśmy chyba 2 lata temu. Tak. W tym domku. No w tamtym roku łazimy, nie byliśmy, tak. Tu łazimy często, ale tam dalej to tak średniawo. No. A masz coś do dodania w temacie? W temacie czego? Pisania? No. Oczywiście, nie wiem, może się powtórzę, bo byłem w miarę daleko. No. Musicie pamiętać o tym. Zakładamy, że nasi widzowie są tymi dobrymi widzami, nie robią takich głupot. No ja mówiłam, ale jeżeli są osoby, które uważają, że mogą dla twórcy napisać wszystko i w momencie, jak twórca odpisuje mi ostrzej, są zdziwione, że dlaczego twórca tak pisze, przecież ja jestem twoim widzem, ty musisz mnie szanować, to wcale nie znaczy, że ostrzejsza odpowiedź od twórcy jest brakiem szacunku do widza własnego, tak? No. Myślę, że są jakieś granice przyzwoitości w komentarzach, czy w ogóle ogólnie w życiu, gdzie niektórych rzeczy się nie mówi, o niektóre rzeczy się nie pyta, a jeżeli napiszecie w jakiś nieprzyjemny, chamski sposób, twórca wam odpisze, raz wam tak jakby odpowie, w sposób może wymijający, tak to nazwijmy, a wy dalej go w jakiś krępujący, czy dla niego przykry sposób, jakby nie wiem jak to powiedzieć, ciśniecie, tak, wywołujecie na nim presję, to się nie dziwcie, że jeżeli wy użyjecie wulgaryzmów, że twórca też może wulgaryzmów użyć. Albo, że na przykład będziecie bohaterem jakiegoś filmu czy odcinka, no, tak jak się zdarza u wielu twórców na YouTubie. Przeszliśmy właśnie w strefę śnieżną. Tak. My wychodzimy z założenia, że jak piszemy komentarze, całe tutaj na mnie. My wychodzimy z założenia, że jak piszemy komentarze, albo też tego w sumie oczekujemy od osób, które nas oglądają, tak można powiedzieć, że oczekujemy tego, że zachowujemy się tak w internecie, jak w realnym życiu. Czyli jak do kogoś podchodzicie, kogoś poznajecie, albo na przykład, nie wiem, idziecie do kogoś, kto... Boże, śnieg spadł. Kto wykonuje jakąś pracę i nawet jak wam się to coś nie podoba, to nie wbijacie do niego, nie wiem, na zakład i od razu od drzwi mu nie rzucacie na K i na H słowami, że ale jesteś beznadziejny, weź chłopie, zrób coś z tym, tylko jakoś inaczej załatwiacie sprawę i w jakiś taki bardziej kulturalny i miły sposób zwracacie uwagę. I my właśnie tak też się poruszamy w internecie, też nam czasami treści jakieś nie odpowiadają, też się z czymś nie zgadzamy, ale jak piszemy jakieś komentarze, to traktujemy to tak, jakbyśmy tą osobę widzieli twarzą w twarz. Proste? Myślę, że proste. Spacerując tutaj już teraz przez las, przypomnieliśmy sobie, że żadno z nas nie wzięło ze sobą telefonu. I mamy w sumie dzisiaj chyba od rana, nie? Nie mamy kontaktu z telefonem i w ogóle nie rozmawialiśmy z nikim przez telefon. Nie dostaliśmy żadnego SMS-a, teraz wybraliśmy się na spacer. I w sumie odpowiemy też na jedno pytanie kiedyś zadane na Facebooku. To chyba miało być do odcinka Q&A, ale nie odpowiedzieliśmy, przynajmniej nie pamiętam. W sumie nie robiliśmy nigdy tego challenge'u, czy bylibyśmy w stanie wytrzymać bez telefonu cały dzień. Myślę, że bez telefonu byśmy bez problemu cały dzień wytrzymali. Gorzej byłoby z kamerą, chociaż też myślę, że dalibyśmy radę. A najgorzej byłoby wytrzymać bez internetu, tak? No bo mamy bez komputera głównie, bo codziennie jest bardzo dużo pytań od was, bardzo dużo wiadomości, sami coś tam czytamy, też informacje zdobywamy, gdzieś tam wam pomagamy, jeżeli możemy i potrafimy. Ale jeżeli chodzi o telefon, to bardzo często wychodzimy z domu bez telefonu i nawet nie chodzi o takie spacery jak teraz, ale tak ogólnie bardzo często gdzieś jesteśmy w trasie, znaczy jak jedziemy już dłuższą trasę, no to o matko, czekajcie, bo tu kasztany! Tak, jest zima, ale kasztany leżą. Końskie.
No, ale zdarzało nam się na przykład do centrum pojechać i nie wziąć ze sobą telefonu, także nie jest tak, że jesteśmy przyklejeni 24 na dobę. I zanim jeszcze prowadziliśmy kanał, to w sumie z internetem też jakoś nie mieliśmy takiego parcia, że jak dzień coś tam nie pooglądamy czy nie sprawdzimy, to nas po prostu szlak trafia, nie? Tak, nie wiem, czy było dobrze Sylwię widać, bo tak trzymałem przez ramię obiektyw z aparatem. Idziemy teraz pod górkę, mamy nadzieję, że ten domek jednak tam na górze będzie stał, ale jak widzicie, drzewa są powalone, więc nie wiemy, czy chodzi o wycinkę, bo niektóre są wycięte, widać, że są cięte, ale jest bardzo dużo pni połamanych. I tam na górze biegnie pani, która nas przed chwilą mijała. Bardzo dużo biegaczy dzisiaj, każdy czuje wiosnę. Jak tam się czujesz, żono? Jak twoje zdrówko? O, bez większych zmian. Nie pomaga wyprawa? Nie, zajdę, będę leżeć, pić herbatki. Dobrze. Obiecuję tutaj przed wszystkimi widzami, że naszykuję termofor i herbatę. O, kolejny jest raz. Domek. Tak jest, przed nami tak jednak stoi. Dalej. O, widzicie, tam jest cel, do którego zmierzamy. Chatka. Chatka puchatka. A propos chatki, to dzisiaj oglądaliśmy na YouTubie film i jeden z Polaków powiedział, że ma w pracy Norwega, który lata do Gdańska i zapytał się go, dlaczego w Polsce jest taka bieda. I on mu odpowiedział, ej, ale jak to, jaka bieda? U nas wcale nie ma biedy, są piękne miasta, duże miasta, Warszawa, a Oslo praktycznie się niczym nie różnią. A chodziło dla Norwega o to, że jak lata do Gdańska samolotem, to podczas tam już lądowania widzi w Gdańsku na wybrzeżu te chatki, czyli domki letniskowe po prostu, a on myślał, że to są takie drewniane chatki, w których ludzie Polacy po prostu mieszkają. No i ten Polak mu musiał wytłumaczyć, że to jest na zasadzie takiej chyty, jak tutaj prawie każdy Norweg ma chytę, czyli taki domek letniskowy, letni, gdzie sobie wyjeżdża. Tak samo my Polacy mamy takie właśnie domki. No i słuchajcie, Norweg się nieźle zdziwił i powiedział, aha, spoko, no to teraz to już wiem, bo myślałem, że u was w Polsce to w takich drewnianych chatach się mieszka. Czajcie? Tak, więc wychodzi na to, że niektórzy Norwegowie nie wiedzą, po prostu myślą, że my Polacy mieszkamy w szałasach, w jakichś gliniankach. No i ten właśnie Polak tłumaczył, że to jest taki domek na lato i że w sumie tak jak u nich chyta właśnie wyjechać, jakieś sadzonki posadzić i tak dalej. Dotarliśmy. O, dotarliśmy. Dzisiaj widzę, jest zabite deskami. No, nie wejdziemy. Nie będziemy urbex ponownie. Flytta Hilsen. Ja. Wisa. Pokażemy wam w środku, jeżeli się uda. I z daleka domek. Taki maleńki. Stań, Sylwia, przed tym, pokaż, jak to jest na wielkość, na szerokość. Taki. No. Ostatnio jak byliśmy, to były tam jakieś nie śpiwory, tylko takie nie narzędzia. Naczynia, no nie? Coś na zasadzie takich używanych na biwakach, na kempingach, także my mieliśmy podejrzenia, że ktoś po prostu tam sobie przenocował na przykład, bo tak jak wiecie, w Norwegii można nocować, rozbić namiot normalnie na czyjejś posesji. Oczywiście trzeba zapytać wcześniej, ale raczej nie powinien być z tym problem żaden. A to jest chyba jakiś ten piecek? Zobacz. Możliwe, że piecek. No i tam dechy są tak z tyłu, nie było tego wcześniej. Ja podejrzewam, że może być tak, że też ktoś to będzie remontował, bo jak widzicie, jest to nakryte jakąś folią. Są jakieś deski wzmacniające zapewne, żeby to się nie przewaliło. No. Póki co, może ktoś to będzie właśnie remontował. Jest bardzo fajne miejsce, żeby gdzieś to jakimś golfistom wynająć, czy turystom chociażby, bo nad nami jest kupa lasu. Z lewej strony kupa lasu, tam daleko, daleko za drzewami dopiero jest miasto. A tam jest chyba to pole golfowe, nie? Zaraz tak, są jeszcze pole golfowe na dole. No, elegancko. Czekajcie, odwrócę sobie podgląd. Bo nie widzę siebie, wy widzicie tylko nas. No dobrze, my chyba będziemy powoli kończyli i będziemy stąd wracali chwilę, tu jeszcze połazimy, może uda się gdzieś w jakąś dziurę do tego domku zajrzeć.
No, mamy nadzieję, że miło spędziliście czas, bo tak jak wiecie, a ci, którzy nie wiedzą, to się właśnie dowiedzą, że my bardzo lubimy właśnie łazić i poznawać takie nowe miejsca. No, tutaj przy naszym domostwie. Tak, mimo że czasami można się zmęczyć, tak. Z jednej strony lasu jest gorąco, z drugiej strony lasu jest zimno, bo leży śnieg, tak jak widzicie pod nami. To my lubimy spacerować i no, kto jest z nami od dawien dawna, to wie, że po prostu jak możemy, to staramy się czas spędzać aktywnie. No i raczej wybieramy takie wędrówki nie piesze niż chodzenie po muzeach. Chociaż tak, samolotami zwiedzamy. Nie latamy na wycieczki, głównie jeżeli możemy, to łazimy gdzieś w swojej okolicy. Tak. Dobra, my spadamy powolutku, tak jak Paweł powiedział, leczyć się. Potrzeba kurować żonę. No, mam nadzieję, że przy następnym filmie już będę w pełni sił. Tak, wytrzymajcie się ciepło, nie dawajcie się żadnym choróbskom, tak. Dbajcie o siebie, jedźcie zdrowo, spożywajcie witaminki, dbajcie o swoje żony, mężów, partnerów, partnerki, drugie. Dzieciaczki, no. Tak, o swoje zwierzątka, jeżeli jakieś w domu macie. Tak, my przysyłamy mnóstwo pozytywnej energii, ściskamy Was bardzo serdecznie, mocno. Wpadajcie na Facebooka, Instagrama oczywiście, tak jak zawsze i do zobaczenia w kolejnym. Do zobaczenia, hejka. Pa. Do zobaczenia, do zobaczenia, do zobaczenia.